Już po raz ósmy w skali kraju i po raz piąty w Kozienicach odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie. W sobotnie popołudnie 7 września przed pomnikiem niepodległości chętnych do czytania nie brakowało. Do wyboru było 8 nowel wytypowanych przez parę prezydencką. W Kozienicach przeczytano 5 z nich. Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich przybyłych przez dyrektor biblioteki Elżbietę Stąpur. Następnie odczytany został przez burmistrza Piotra Kozłowskiego list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników akcji, po czym rozpoczęło się kilkugodzinne czytanie. Jako pierwsze zgromadzenie wysłuchali opowiadanie Sawa z serii Pamiątki Soplicy Henryka Żewuskiego. Przeczytali je burmistrz Piotr Kozłowski, starosta Andrzej Jung, wiceprezes Enei Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz i prezes TMZK Lech Wiśniewski. To jest moja któraś akcja z kolei, pierwsza jako burmistrza i pierwsza w Kozienicach, natomiast w poprzednich latach również uczestniczyłem na terenie ziemi kozienickiej, konkretnie na terenie gminy Głowaczów. Chciałbym, żeby ta akcja nabierała coraz większego rozmachu i jak mówi pani dyrektor, w tym roku rzeczywiście mamy większy zakres, więcej chętnych, więcej gości czytających. Rzeczywiście zaganiani w dzisiejszym świecie nie mamy czasu często na czytanie, a warto poczytać, warto też poczytać literaturę polską, bo rzeczywiście jest wiele wartościowych pozycji, które też dzisiaj mogą nas wiele nauczyć. W trakcie trwania wydarzenia odczytane zostały też Dobra Pani Elizy Orzeszkowej, Orka Władysława Reymonta, Dym Marii Konopnickiej i Katarynka Bolesława Prusa. Grono osób czytających było bardzo szerokie. Byli to przedstawiciele władz gminnych, pracownicy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, stowarzyszeń i organizacji, harcerze, młodzież ze szkół podstawowych i średnich, nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, poeci z grupy Erato działającej w Domu Kultury. Akcja trwała kilka godzin i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W jej organizację zaangażowała się Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice, w tym jej multimedialna filia, czyli Mediateka. Kultywujemy polską literaturę, polską tradycję, polską kulturę. Zachęcamy ludzi do czytania polskiej literatury. Cieszymy się, że Kozieniczanie zatrzymują się, zwracają uwagę, co to się dzieje. Każdy może podejść, posłuchać oczywiście, można też poczytać. Niewątpliwą atrakcją tego wydarzenia była wyjątkowa postać Kataryniarza, nawiązująca do bohatera noweli Bolesława Prusa. Wcielił się w nią Eligiusz Szewczyk. W trakcie narodowego czytania można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie zarówno z przedstawicielami władz, jak też z Kataryniarzem, czy z atrybutami narodowego czytania. Biblioteka przygotowała też dla uczestników pamiątkowe kubki i specjalne certyfikaty. Nad przebiegiem wydarzenia czuwały Agnieszka Dziuba i Sylwia Kuczyńska z Mediateki. Czytaniu towarzyszyła też wystawa ukazująca życie i twórczość Stanisława Moniuszki. Rok 2019 jest bowiem rokiem moniuszkowskim.